Cześć siemanku, witajcie z tej strony Maty Koniks i witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z serii Sąsiedzi zza płotu. I oczywiście ze mną jest sąsiad mój, The Dawid Games. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam cię serdecznie, tam w oddali na swojej gospie jest. No i witam was, jak widzicie mamy trzeci dzień lipca, prace pożniwne dzisiaj. Jak widzicie mamy pożyczoną prasę, ponieważ na odcinku sąsiada pożyczyłem od niego prasę. I już zacząłem na jego odcinku sobie prasować, bo sprasowałem sobie te oto tutaj pole, również sprasowałem sobie drugie, no i dzisiaj będę sobie kończyć prasowanie tamtego też pola. Także jak skończę prasować, to musimy sobie ją oddać, tą prasę, ponieważ dzisiaj również będę musiał pożyczyć od niego czekaj, jak się to nazywało? To do wapna? Kosa. No, kosa będę musiał pożyczyć, bo jak widzicie przywiozłem sobie wapno, bo trzeba wapno również rozsiać. Ale na sam pierw to pojedziemy sobie teraz do sąsiada, naszą 30, dlatego że musimy sobie przeprowadzić naszą przyczepę i musimy sąsiadowi tam wiadomo wszystko powiedzieć, że no ogólnie musimy go tutaj sprowadzić, bo potrzebujemy go, żeby on nam te bele pozbierał. Coś tam mu się tam odpłaci i tak dalej, wiadomo. Bo on, no ja nie mogę zebrać tych beli i tak dalej. A, tutaj jest pszenica, ale to zresztą zaraz wam tam pokażę, jak to wszystko podgarnąłem. Jesteśmy już po żniwach, także to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o kombajnistę, to za kombajnistę będziemy sobie płacić dopiero, gdy wykosi nam łubin, czyli na jesień. Na razie jeszcze nie płaciliśmy kombajniście. Dobra, tutaj widzę, się nam typ zatrzymał. Także jedziemy szybko do sąsiada. Tutaj weźmiemy tą przyczepę i on będzie nam te bele ładował. O, kropić zaczyna. O, proszę bardzo, zaczęło kropić, także no na szczęście z tego co patrzyłem tylko godzinę będzie kropić, ale dobra. Dobra, jesteśmy u sąsiada, sąsiad widzę coś tutaj robi. Kurde, no. Czekaj, gdzie jest sąsiad, ta przyczepa moja? O, tam musisz jest. Tu przejadzie, bo kosa jedzie. Dobra, to ja tu tędy jadę. No niestety jak widzicie zaczęło padać, ale z tego co sprawdzałem to będzie tylko kropiło i to tylko teraz o 10 do 11 powinno przestać. Także ogólnie jeżeli tutaj będzie padać, to no to nie będziemy prasować, tylko pójdziemy sobie do stodoły. Pokażę wam wszystko, jak tam wszystko ładnie ustawiłem i będziemy musieli sobie zworkować, dziękuję bardzo. Będziemy musieli sobie zworkować pszenicę dla naszych kur, bo powiedziałem, że trzeba będzie właśnie trochę tego słoma na zworkować. Polu, o Boże, ty tam tą przyczepę nie wziął wczoraj chyba. Także ty sobie po to jedź, no tylko będzie kropić, nie zapowiadali jakiegoś, nie wiadomo jakiego deszczu, tylko to będzie taki malutki, spokojny deszczyk, także to nam nie zmoczy i w żaden sposób nie zepsuje moich planów, jakie chcę dzisiaj wykonać. Najmniej traktor mi się w odcinku. No to jest zajebiste, że jak deszcz pada, to ściągniki myją. Także to jest fajne, na przykład w zimę tak samo jest, jak ten, to też tak jest, także to jest akurat fajna rzecz. Dobra, sąsiad, czemu ty tamtędy pojechałeś? Trzeba było przez gospę moją pojechać. A mówię już, nie dać się fasolił przez tą gospę, a powiesz coś tam. Nie, da już ci dupę zawracać. Najwyżej ja z powrotem może przejadę tym belkami. No nie wiem, czy z belkami przejedziesz. Dobra, jedziemy sobie tutaj i dobra, staniemy sobie może tutaj. No spokojny, z tego co widzę deszczyk pada. No niestety tak to czasami już jest i na tej serii będzie, że ten deszcz będzie nam padał i nie będziemy mogli go w żaden sposób teoretycznie przewinąć. Najgorsze teraz żniwa, tylko jaką słoma, no, czy coś. No ale jak widzicie spokojny deszczyk pada. W ogóle ja nie wiem kiedy ja deszcz widziałem w farmingu, dawno nie widziałem deszczu. Dobra, ogólnie na chwilę kiedy pada deszcz to skorzystajmy z tej chwili. I jeżeli chodzi o stodołę, to jak widzicie tyle mamy pszenicy. Pszenicy ogólnie sypnęło nam, ale grzmi kurde, żeby tu burza zaraz jaka nie przyszła, bo tu serio, aż te dźwięki podgłośne. Normalnie coś tam piórny strzelałem, mniejsza o to. Jak widzicie mamy pięknie usypaną pszeniczkę, troszeczkę musiałem się tym pobawić, ale usypałem, jest tutaj 10 ton. No i tutaj będziemy musieli sobie parę worków zworkować. Tutaj poustawiałem wszystko jakoś, żeby to wyglądało, tutaj w miarę to dosypałem, wiadomo po ścianie to wszystko wyglądało. I ogólnie teraz tak, musimy sobie zworkować tak jak powiedziałem, no grzmi niesamowicie. Musimy sobie zworkować trochę parę worków pszenicy, ponieważ chcę mieć oddzieloną pszenicę. Ale kurde pioruny faluty, żeby to serio jakoś burza nie była masakryczna, bo... Ej, ale widzę, że mamy dźwięki inaczej, jak u mnie grzmi. Tak, mnie... tak. No dziwny, no fajnie by, znaczy za fajnie by było gdyby to, wiecie, w jednym momencie było. To tak jak ze zwierzętami na przykład jest. Czekaj, bo chyba nie włączyłem. Nie, jest włączone, aha, czyli no tutaj będzie nam się tutaj teraz bawiło z nami. Dobra, zaraz to ogarniemy, na razie nasypiemy sobie pszeniczki. Nie wiem jak ty sąsiad będziesz workował sobie pszenicę, czy nie?
No coś na pewno będę musiał zworkować, ale to... Bo ja tu sobie specjalnie chcę zworkować. Ja to raczej jęczmień będę workował. Tak, jęczmień będziesz ten? W sensie, no zależy co będę siał, bo tu później do zaprawy. Jo. Tu do zaprawy, wszystko trzeba no, poworkować na przykład. No wiaderek. Wiadomo, no nie wiem ile tego zworkować, ale szczerze ale mówiąc... Błysko. Jak się tak przewija czas, to ci powiem, że dużo te kury rżą tego. Mam nie nadzieję, powiem. Że moje nie zdechły. Jo, ale co to? O Boże, jak się rozpadało! No, pada strasznie. Kurde, a miał być letki deszcz, to kurde, że tam nie pomogło wszystko. No nie na no, szczęście... Na szczęście dzisiaj nie będę robił żadnych takich, wiecie... prac, jeżeli chodzi o orkę czy coś w tym stylu, bo to bym się zakopał, tylko będziemy sobie te wapno robić. Dobra, teraz tak. Musimy sobie włączyć pudziana i musimy sobie teraz pobawić się tym, bo widzę, ale burza jest. Usypywać. Mhm. Czekaj, kurde. Włącz. Władzie mi zamoknie. Znowu się tu tak popsuło, wiesz? Co się popsuło? No z worków nie chcę respić. No to musisz to ją poprzenosić w jakimś miejscu. No wiem, tylko kurde, po całej stodole łażę i... Nie działa. Ona raczej w stodole nie będzie działała. No serio, na dworze mam to robić? Nie, na dworze to nie działa. Nie no, w stodole czemu miała nie działać? Działaj. No bo... Kurde. O! No, to już bym się pobawił, kurwa. O! No! No już dupa. No to żebym se poworkował. No. Bo to już teraz by trzeba było ja. No i zajebiście. A chciałem sobie ładnie poworkować worki, patrz, tu sobie miejsce przygotowałem, ładnie chciałem to ogarnąć. Widzisz sąsiad, coś masakra kurde syn. Dostęp. No nie działa. Z workownicą niezbyt widzę działa. Czekaj, kurde. Nasypałem tej pszenicy tyle tu. Tylko najgorsze jest teraz to, że ona się zbugowała w taki sposób, że nie jestem w stanie jej teraz wyjąć. Ej, co to jest tam? Kurde. No i widzisz? Ale się w ogóle rozpadały, no i my nie możemy no, nic w tej chwili śni. Robić, nie? Także tu masakra jest pod tym względem. Kurde, jest to tak myślę, może cięcie zrobić? To naprawić? Dobra, wiecie co? Widzimy się po krótkim cięciu. Dobra, jesteśmy po szybkim cięciu. Niestety okazało się, że nasza workownica nie działa tutaj w stodole, także ona działa tylko na dworze, a że padało, no to zrobiliśmy cięcie. Jak widzicie, zworkowałem parę tych worków. Ogólnie minął deszcz, także szybko tutaj sobie je ułożymy i będziemy lecieć sobie tutaj robić nasze rzeczy. Ty przyjechałeś, sąsiad, już ten? Tym Władkiem swoim? Mam Władziem przyjechać, czy to już jadę? Czeka, tak, go przyjeźdź. A to żeś nie przyjechał, czy jak? Nie, ja z buta przyszłem, bo tylko Władzia schowałem, bo bez kabiny to nie mógł wjechać. Dobra, także na szczęście deszcz już minął, bo fajny deszczyk popadał, także tak bardziej się zrobiło troszeczkę. Lepiej się działało potem. Tak. O, tak sobie ułożymy tutaj te worki. Wkurwiłem się, nie powiem, bo chciałem fajne porobić workowanie tutaj na początku i w ogóle, ale no... Po prostu w stodole nie działa ta workownica. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy wy też tak macie i jeżeli wiecie jak to naprawić, to dajcie znać albo podeślijcie, cokolwiek po prostu, bo... Nie powiem, wkurzyłem się. Chciałem fajnie powrkować wszystko, ale nie dało się. O, sąsiad przyjechał. Ty tam sąsiad, jedź na pole, ja już tam przyczepę zaraz podstawię, tylko wezmę dołożę te worki. Zworkowałem parę tych worków. Tyle co żem wsypał do tej workownicy, tyle zworkowałem. No zobaczymy czy będę jeszcze workował. Trochę tych worków zworkowałem, nie powiem. Także tak, dobra, tutaj sobie. Na to pole tu, pierwsze? O, tak ułożymy. Tak, tutaj. Dobra, ja to w miarę ułożyłem. No jakoś to wygląda. No szkoda, że nie mogłem tego zrobić tak, o, ale. Tak to już z tym farmingiem jest. Dobra, teraz tak, wsiadamy sobie do 30 i musimy sobie. O, chmurek nie ma już w ogóle żadnych. Musimy sobie elegancko teraz, aha, fajnie, na pewno przejadę. Weź, jeżeli no. Możesz 60 i ją przejeść trochę, bo tutaj ją tak postawiłem. Podstawię ci tą przyczepę, ty sobie otworzysz burtę, a ja już pojadę prasować, bo tutaj jak już widzicie jest 11, w ogóle jak ciągnik wymyło. Patrzcie jak wymyło mi ciągnik, ale zajebiste. Czekaj, jak ci to podjechać? No stój, bo to tam. Dobra, tak ci podjadę. Po prostu stój. Dobra, tu się stanę jak ten, a ty sobie tam otwórz to wszystko. No. A ja tutaj już jadę. Także lecimy, no wkurzyłem się na te worki, ale nie będę już o nich tutaj gadał, bo to po prostu, no... Czasami jest już z tym farmingiem tak,
że chce się fajną akcję zrobić, nawet głupie workowanie i nie zawsze się to udaje, więc no tak to wygląda. Dobra, 8 na godzinę myślę, że będzie git. Dobra, bo tutaj pięknie sobie popracujemy. Nie powiem, strasznie szerokie te pokosy ten kombajn porobił, ale powinno tutaj to dobrze prasować. O, proszę bardzo, już będzie pierwsza belka. Dobra, powolutku. O, dobra, proszę bardzo, mamy. Musimy sobie odrobinę cofnąć. Dobra, już wywalamy. Czekajcie, włączę sobie tylko automatyczny tutaj zrzut, żebym musiał klikać tutaj Y bez przerwy. Dobra, jedziemy sobie dalej. No, kurde, tu gdzie niegdzie są takie kubki masakryczne, ale... A ty potem pojedziesz na to drugie pole z tą szczepą? No jak chcesz, to ci zawiozę. Chociaż, no zobaczymy jak to będzie. Znaczy, no będę musiał chyba ci zawieźć. Bo ty do Władka nie możesz zapiąć przyczepy, chyba, nie? No właśnie. Ja jeszcze się bolca, żebym z tyłu nie zdrował po pierwsze. Także, no... Tak. Dobra, my sobie tutaj pięknie prasujemy. Elegancko. Ogólnie, no w dzisiejszym odcinku jeszcze do sąsiada trzeba będzie pojechać na gospę, pożyczyć właśnie tego motyla, czy jak ktoś tam mówi. Kosa. U mnie się motyl zawsze to, no, to mówił, nie wiem czemu. U mnie kos. Motyl to jest... Znaczy motyl to jest praktycznie to samo, można powiedzieć. Może. Nie wiem, ja tam na motyla to tam zawsze mówiłem sobie na wsiewkę. Dobra. Może trzy belki ci na długość wejdą. To jak jeżeli się uda, to wtedy będzie można dużo załadować. Ogólnie no poza odcinkiem, znaczy nie poza odcinkiem, tylko na to wideo odcinku sprasowałem właśnie te drugie pole, tamte większe. I tamtych belek dało 6 na przykład aż. Ja pierdolę. Co? Więc nie włączyłem pracy. Jezu, myślałem, że nie włączy nagrywania. A nie, ja chyba jej nie opuściłem, a nie, że nie włączyłem, czekaj. No, ja ten, dobra. Oj, no ja widzicie, ja się zdenerwowałem tymi workami, już teraz tutaj człowiek nie myśli. Oj. No tak to z tym farmingiem już jest, człowiek chce fajną akcję zrobić, nie zrobi akcji, ja pier... Nie mogę, dobra już. Dobra, od tej chwili muszę się skupić już, aby to wszystko robić. Jak nam sąsiad dobrze idzie? No, kładę trzecią belkę, spróbuję. To bardzo dobrze. No, teraz trzeba będzie tutaj ponagrać. W ogóle mogę sobie ustawić mgłę, czy chmury, czekaj, chmury. O, co chmury? Czy mgłę sobie ustawić? O! Dobra. A dałbyś pudziana? Już ci daję. Lekko sobie tylko popchnął. Znaczy jest ten mod przecież. No wiem, ale tak to mi się tu... Kurde, ja nie słyszę, kiedy on pika. O! Kurwa, no i wyjebał. Za ciche jest to pikanie, ja nie słyszę. Dobra. No muszę cały czas patrzeć, bo przecież ja jestem przyzwyczajony, bo z większości to zawsze, wiecie... Robię kostki, a na kostkach nie trzeba się zatrzymywać, a tu zapominam, że trzeba się zatrzymywać i że te pikanie tak ledwo słyszę w tych słuchawkach, bo te 60 zagłusza wszystko. I masakra jest. No ale na szczęście dużo tych pokosów tu nie ma, także skończę prasować te pole i będziemy mogli w sumie już zacząć te wapno. Tylko jeszcze trzeba będzie sąsiadowi zabić 30 z przyczepą. Najwyżej. No, ci powiem, no nie wejdzie. Jeszcze będę musiał pomyśleć, w którym miejscu będę układać stóp, bo jeszcze na tym nie pomyślałem. Gdzieś tam prawdopodobnie stół gospy, ale jeszcze w którym miejscu to nie wiem. Także trzeba. Dobra, załadowałem jakoś. Prawie weszło, ale no. Dobra, czekaj, stój. Nie wiem, czy cokolwiek tu jeszcze wejdzie, szczerze. To ile żeś załadował? Te 3. Aha. Aż taką malutką szczepkę. To jest trochę bez sensu, żeśmy to zrobili, bo kurde. Mogłeś tam jechać, po co tu ładować, nie wiem właśnie, ale chciałeś, no to... Znaczy no, chciałem tutaj, no bo na tym polu dzisiaj będę robił, nie? Więc chciałem, żebyś tu mi to zbierał. Ale... W sumie... A po ile w ogóle słoma jest? Opłaca się teraz słomę sprzedawać, czy nie? Zaraz ci powiem. Bo najwyżej bym sprzedał tą słomę. Czyli jest o 20... o 30 zł mniej. Malutko. Może jest teraz najniższa? A, teraz jest najniższa. Nie da się już kurde najniższej. Aha.
Może by to sprzedać? Czy nie? Ja tam sobie ustawiam stógi, później będę już no, nie wiem, tak kurde się zastanawiam. Bo i tak do stogu to i tak takich belek jak dużo nie mam. A ja mam, a to ja pozbieram może te od razu balony. No tak, tak. Mówiłem. Byśmy pozbierał. No trzeba będzie tu raz tutaj zamontować gdzieś, bo to... To co sezon będzie sąsiad przyjeżdżał zbierać. No ale na pewno to jest większa wygoda z tymi belami, niż bym miał się bawić w kostki. Bo wystarczy, że ja na tej serii będę się bawił w kostki z siana. Bo jeżeli chodzi o słomę, no to od początku zdecydowałem, że już będę robić bele, bo to z kostkami nie ma co się bawić, bo to... Tyle, że żem już na wieśniakach się tych kostek nazbierał na odowo i wszystkiego, że... Mam dość po prostu. Także wiecie, o co chodzi. Dobra. Ja żem tutaj pięknie, ładnie. Ses prasował, troszeczkę, że mi jaki połów porobił, ale już to nie będę w sumie poprawiał. O, sąsiad to pięknie bierze. Ale masz wideły zajebiste, proszę bardzo. No, dzięki. Ale to wygląda. Nie buguje ci się dzisiaj nic? Nie. Ja chcę zobaczyć sobie ten. Czy mam ci ładować, upychać jakoś na tą 30, czy nie? Czekaj, to ja już patrzę. No bo nie wiem, kurde, czy układać ten stuk, czy nie. A, to tak wyszło. To może być w sumie. Tylko kurde. No drogich już nie załadujesz, to byś musiał najwyżej tak. O, tutaj jeszcze dwie. Na górę ci dwie wrzucę jedynie. No to dwie na górę byś podjedzie, albo ja nie wiem jak to. Czekaj, to ci podjadę. No to najwyżej tak zrobię. Jak mówisz. No to 5 belek będzie wchodzić w to przyczepę, także no nie jest aż tak. Nie wchodzi 8, no albo moja jest trochę szersza i dłuższa. Jo. No chciałem, żebyś mi już wyzbierał na tym polu, bo na tym polu dzisiaj będę chciał robić wapno. Rozpędź się po tę górkę i nakręć tu przede mną. Dobrze. To był otwarty. Dobra, dwójka. O mój Boże, to był zły pomysł. Dobra, dwójka. No. Łe. No to zajebiste, to jest realne, bo przecież po ściernisku nie zawalam, jak po asfalcie przynajmniej. Dobra, to już trzeba zakręcić, ale mam pięknie wymytą 30. To jest jedyny plus tego deszczu, że przynajmniej mi ją wymyło. Dobra. Może być? No, może zostać. Dobra, to ja idę. Dobra, teraz tak. Odwiozę ci, sąsiad, może teraz tą prasę, bo już jej potrzebować nie będę, dlatego teraz ci ją odwiozę. Czekaj, tylko... Odwieź tam pod wiatr, zostaw, bo ja to pewnie, jak czas będę miał. Czy ją się składa, czy nie? Nie. Dobra. No, to możemy cisnąć w takim razie teraz. O Boże. Musimy sobie zwiększyć prędkość. Dobra. I sobie lecimy. Dobra. Lecimy przez gospę. Kury uciekać! O Boże, już tam tyrosu dzisiaj gotujemy. Powiedz Halinie, żeby tym rosu dzisiaj robić, bo... No, bo kurę przejechali. Przejechałem kurę i to chyba nie jedną, ale to trudno. Dobra, teraz tak. Lecimy sobie do sąsiada odstawić tą prasę. Od razu sobie tego kosa weźmiemy. Żeby tam tutaj... trochę jest zasypane, ale mamy to samo, także później tam oddech najwyżej. No, dogadamy. A ja nie wiem, mam się zbierać to dalej, czy jak, bo ty masz full załadowaną tą przyczepę. No to i kurde się teraz zastanawiam, czy wziąć to, sprzedawać, czy nie. Jak ty byś zrobił? Ja nie sprzedaję. Nie wiem, tu są 3 baloty, jak chcesz, to ci te 3 baloty mogę przy gospodarstwie zawieźć tylko. No tylko właśnie nie wiem jeszcze, w którym miejscu ten stuk będę układał, o to chodzi. Czekaj, gdzie ty mówiłeś, żebym to postawił, to prasę, pod wiatę? A, pod wiatę. Okej. To gdzie stała wcześniej bodajże. Ta, tutaj. Tutaj? Tak, tutaj. Czekajcie, to trzeba wycofać. O. Proszę bardzo, jak ładnie. Nie no, stuk to u ciebie by najbardziej pasował na ten kawałku z tyłu polu. No, też tak sobie myślałem. No to tam najwyżej trzeba ułożyć to chyba. No to ja ci przywiozę te 3 baloty, a tamto się rozładuje później pod. Jo. Dobra. Teraz odczepimy tutaj tą prasę i weźmiemy sobie tego kosa od razu. Dobra. Teraz tak, gdzie tego kosa postawiłeś? Tutaj, dobra. Weźmiemy sobie tego kosa od razu. W sumie 60 mam tego, tym kosem robić? Czy nie, to 30. 30 to chyba bardziej będzie kosa, ale to trzeba rozpinać i wszystko. No to tylko przyjedź, bo i tak trzeba, musisz wjechać tak. Bierzemy sobie kosa. No to najwyżej się przepnie i o, to najwyżej się do 60 przyczepę zapnie, bo 60 silniejsza, to... Ła, chłopie, płaczę, półbelek też 60 nie wjechał. Dobra, jedziemy, ten to tu ciasno jest na tym drodze.
Dobra, jedziemy. Elegancko. No ja ci powiem, teraz jak ten deszczyk padał, to przynajmniej tak gorąco nie jest, bo no, ochłodziło się trochę. Bardziej. Przynajmniej. Bo to wiecie, teraz lipiec, kurde, gorąco po 30 stopni tutaj jest aż. Nie mam ci to zostawić teraz, te balony, w którym dokładnie miejscu. No tam... Czekaj, ja ci zaraz pokażę. Ja ci zaraz pokażę. No, kury, uciekać. Czekaj. O Boże, ci się udało dwie naraz wziąć? O, no, w ogóle mega się powiem płaskiem ładuje. O Boże, czekaj. Ładniej. To wiesz co? A może tu? Nie, tak go wzdłuż ułożył, jak ten poprzeczny. Tak. Znaczy, no tutaj to mamy tę drogę robić, więc żebyśmy... No tak, tam... no to tak dotąd. No to dotąd najwyżej. No i za to wiatr chyba będzie fajnie to wyglądało, mi się tak wydaje. No bo tu mamy robić drogę na jesień z sąsiadem, bo sąsiad tam... Nawet wiecie, trochę wcześniej może zrobimy. Jo, tylko to nie wiem, czy będziemy robić na odcinku, to będzie kupa roboty, bo trzeba będzie powycinać drzewa, te wszystkie krzaki. Ja to raczej zrobię na swój odcinek z sierpnia. Tak? No, no zobacz. To ładnie zrobię poza odcinkiem. Ja trzeba będzie te brzozy pewnie wszystkie powycinać, także to się powycina. I będzie. No, także tak. Co ja mogę teraz robić? Mogę... 30 możesz zjechać, jak chcesz tam. Mogę zjechać 30 w sumie. A tu żeś wszystkie tu załadował? No. O, no i zajebiście. Ty, to może ja na tym polu sobie zrobię wapno? Bo na tym przynajmniej się rozpędzę. Ja tam jeździłem... Ale już załadował elegancko. No. Dobra, ale to wysoko za... Dobra. Nie widać, żeby ten Władek podniósł tak wysoko, a podniesie. O Boże, 30, kurde. Dobra, to ja ci to tam najwyżej potem się rozładuję, a teraz to ja uciekam do swojej roboty opracowania dużo. Dobra, to te trzecie pole to się później zbierze z musiatu, no spokojnie, no. Nie ma problemu. Dobra, to teraz tak. Gdzie ci to postawić, mówisz? Nie wiem, a to mam rozładowywać teraz? Czy znaczy to jak chcesz, no ja dzisiaj przyczepy nie potrzebuję. A no to ustaw w lewo teraz, no tak możesz stać, jak tu nie będziesz żoł, to możesz tak dobra ustawić. To a ja tu najwyżej. Kurde, to robisz tym kosem 30 czy 60? Tak nie, robię 30. No dobra, to zrobię 30 w sumie. To sobie odepniemy. Trzeba tu przepiąć wszystko. A to jak tu jestem, to ci pomogę, bo tu przepinania. Dobra, sobie odjadę tym dziadostwem. A to sobie postawię tu na polu. Najwyżej na tamtym polu sobie wapną zrobię. O. Porozstawił. Wszystko porozstawiane, porozczepiane. No mówisz, żebym 30 robił, to robię 30. No. No według mnie, zrób jak chcesz, twój odcinek. Ale nie, no 30 będzie lepiej pasowało, bo miałem taki. Bałka początku... nie ma, to chyba da radę. Od początku miałem. Pamiętaj, taki... że to się odpala na X i wtedy jak X naciśniesz, to po chwili czepię zaczyna lecieć. No podpię nie mogę. Czemu ty nie możesz podczepiać, to jestem ciekaw. No bo i musiałbym wsiąść i wysiąść do twojego ciągnika, wtedy by zadziałało. Chyba, że tak. Dobra, teraz tak, mamy tego kosa, ale fajnie ten kos jest. Dobra, teraz tak. Musimy cofnąć. Tutaj pod wapno. Za wapno dałem 350, tak na szczęście wapno jakieś mega drogie nie jest. Teraz tak, napełniamy sobie do pełna. O, ja bardzo. Ważne. I lecimy sobie i rozsiejemy te wapno sobie tutaj na tym polu. Ale fajnie wygląda 30 z tym, fajnie niż 60. No jednak miałeś rację, żeby to. Żeby to zrobić. No to rozsiewamy wapno. No miałem dzisiaj robić talerzowanie, ale że padało i tak dalej, żeby tutaj. W sumie no, to nawet lepiej by wyszło. Czekaj, bo ja nie wiem na ile metrów to rozsiewa. Czekaj. Na ile metrów to rozsiewa mniej więcej ten kos? No tak 8 coś takiego. 8? Mhm. No ja zrobiłem te twoje pole prawie na dwa razy. Czekaj. To jest zachowka. Czekaj, no to... Ty mówisz właśnie, czekaj, ja tu przyjechałem. Właśnie, zużycie wapna. Ja sobie ustawiłem na maksa, po prostu aby ta zielona flaga ten... Czekaj, bo to jeszcze nie wykryto wartości. Musisz wjechać tym rozsiewaczem masz. Okay. Musisz tu ustawić sobie... Tak. O, dobra, jest. Czekaj, teraz tak, PH. Dobra, i tak by było... O, musisz trochę więcej dać, bo za mało jest. Będzie najlepiej 1. byś musiał dać tak... 0. To tonę mam dać, czy jak? No ja dawałem tonę. No to dam tonę najpierw, trochę więcej będzie. A, to...
Ale zajebicie to działa! No bo to działa na zasadzie kół. Jak... Czekaj, bo to widzę szeroko strasznie, czekaj. Czekaj, wyłączyło się to? Musisz, to będzie praktycznie jak chyba ścieżka twoja jechał. No wyłączyło się. No ale ścieżka była... Na ile metrów? Ścieżka była na... Czekaj, to było pryskiwa, nie, rozciewacz, to było na 10. No, to muszę mniej więcej tak jechać. No ja nie wiem, ja strzeliłem, czy to 8, a ja nie wiem. Okej. Okay. X musisz... O. Ty, jakie to zajebiste jest. No. Jest dobrze. O 100 kilo dajesz za dużo, ale jest dobrze. Ale no. Idzie. Właśnie w ciach. 15 na godzinę. No ja też jeździłem 15-16. No z tym to trzeba szybko zapierdzielać. Jestem ciekaw, na ile ci starczy. Jedyne co jest w tym kosie słabe, to że nie ma animacji, ale to już trudno. Bo poza ja to tym nawet to nie zwróciłem spoko. Uwagi na to. Dobra. Mati tylko się musi zawsze zaczepić do takich drobnostek. No bo to przerzuca się w oczy, że nie ma animacji. No nie wiem, czy tobie się wszystko tak rzuca. Łej, gdzieś ty to ustawił. Nie pod tą wiatem, ale dobra. Co? Nie tam? Nie, już miałeś... A tam, nie, bo ty tam miałeś pod to drugie, dobra, nieważne. Był rozrzutnik. No to co przestawisz, jak ci nie pasuje. Ja właśnie ją biorę, bo jadę pracować. A, no to... Ja mam dwa pola... Szkoda, że nie można jeszcze na wysiadanie jej rozkładać na przykład, bo tak w realu by było przecież. Czego? No wiesz, to te otwieranie tego tej ten. No to by ktoś musiał być. W sensie nie, bo tu otwierasz samemu, to zaczyna lecieć i wsiadasz i jedziesz. No tak, no tej zasadzie ta, działa. Taśma działa jak jedziesz. No. Ale dobra, i tak fajny koszt powiem, kurde. Ja to, nie wiem, raczej kosać bym nie kupywał, bo to... Już nie będziemy się cofać, tylko bym kupił na przykład jakiś rozsiewacz lepszy. Powiedzmy do takiej rzeczy, nie? No ja tam zostawiam sobie kosa, bo naprawdę fajnie tym idzie i... O. Wiadomo, większych Polaków... Na razie od sąsiada będziemy pożyczać kosa, a najwyżej w przyszłości. Znaczy na następny sezon, nie wiem, znaczy ogólnie jak z tym wapnem, o wapnem jest? No, co ile trzeba te wapno dawać? Będę, wapno, w sensie może co sezon ci tam trochę bierze. Ja bym na przykład, ja sobie może będę dawał co sezon po troszkę. Mhm. Bo można zrobić tak, że dajesz raz, a porządniej będziesz miał tam na 3 sezony chyba, tak? To tak działa? No czy... nie, no w sensie będzie z każdym sezonem coraz mniej. No. Tylko jestem ciekaw, ile to będzie brało po prostu. Tego nie wiem. Dobra. Czekaj, to trzeba rozłożyć po prostu. O! No, ale zajebiście teraz to ja wygląda. Mogę o, 30 tu trochę ciężej, w tym trójce. A dobra jest. E no, fajnie ci powiem idzie to wapnowanie. Czekaj, dalej jest tak jak trzeba, jest. To da, tonę na hektar daje tak jakby, tak? Dobrze mówię? Nie, dajesz tam, tam pisze ci ile na hektar dajesz. O, dobra, tam, to będzie 7, coś chyba tony na hektar. E no, z 30 to jednak lepiej pasuje. 60 tak średnio by pasowało. Dobra. I tutaj ostatni przejazd. Ale to ci powiem, tego wapna dużo nie posło. No nie. Dobra, i rozsiewamy. Czekaj, dwójeczkę. Tak, dwójeczka jest. Łe, nie gadaj, że mi nie starczy ten taki malutki paseczek. No nie. O, musiało oczywiście zostać. To na ile ci starczył jeden rozsiewacz? No ja już dwa dałem. Ci powiem. Czekaj, to trzeba zamknąć. Dałem już dwa. Łe, to ci, i tak ci powiem, że jakoś dużo tego wapna nie idzie, także... No nie, mi się wydawało, że to będzie nam ubywało, że my ruszymy, już nie będzie. No też tak myślałem, że przez to, że jest tylko 200 pojemności, to że będzie szybciej ubywało, że ledwo włączymy, już nie będzie, nie? Bo w tym RCW tak jest przecież, na przykład, to RCW. Nie wiem, czy będę tu RCW kupił, może RCW kupię? Jako wapniarkę, jeszcze to się zobaczy, jeszcze tego nie wiem. Także no, w sumie, kurde, i przez to cięcie i przez ten, to nawet nie wiem ile mam minut odcinka, ale ja tak sobie myślę, że może by tu jeszcze tu talerzówę pożyczyć od sąsiada. Wiem, że muszę dzisiaj wszystko pożyczać, ale akurat są takie dzisiaj prace, że nie mam, bo nie mam ani do wapna, ani talerzówki. Akurat mam takie maszyny dzisiaj, takie prace, że akurat muszę te maszyny pożyczać, więc taka lipa trochę, ale no.
I sąsiad też pewnie coś będzie pożyczał albo coś. Kopaczka będzie przecież na wykopki pożyczał, więc zawsze to się jakoś tam zgra i będzie. No na pewno ja będę chciał też niedługo w łąkę i trochę zrobić sobie kiszonki. Ty łąkę będziesz chciał? O, cię proszę. Ale jak u nas sprzedasz kiszonki? Jo. I na jakimś polu będziesz musiał zasiać. No albo kupię łąkę, jeszcze nie wiem. No. Bo łąka chyba będzie tańsza na przykład niż bym kupił pole. A to ja nie wiem, jak to działa do końca. Dobra, łąkę teraz tak. Jakoś działał i... wiesz co, sąsiad? Ja bym kurde z chęcią... kurde, no tutaj bym tego wapna tutaj nie będę robił, bo tu musimy jeszcze te bele wszystko poogarnąć, więc nie do końca wiem, jak to będzie, więc tutaj tego wapna nie będę robił, ale... sąsiad, masz ten teraz wolną tą? Co? Talerzówkę? No. A, stoi, to jak ja tu robię, to masz talerzówkę. Tylko od razu mówię, z 60-ką nie, będzie flor. Czemu? Bo to jest talerzówka, która jest węższa nawet od łapka lekko. Tak? No ona jest taka mini, ona tylko do władzie taka. Ona ma tam 2 metry. No wszystko 30 odrobił? No ja robię większość rzeczy władziem. No nie wiem, kurde. To mówisz, żebym nie jechał 60? Według mnie nie. Kurde, wszystko będę ciapkiem robić. Dobra, to postawię. Jak sąsiad już tak mówi, to niech mu będzie. Gdybyście później nie pisali, że jednym ciągnikiem robię cały odcinek. No sąsiad tak powiedział. Ja tylko ci mówię, który według mnie jak będzie pasowała. Motyla to ci kurde oddam dopiero jak wszędzie rozsieje to wapno. Znaczy na kolejny odcinek ja już będę miał sierpień i tam będą już takie pewnie orki w tym stylu rzeczy, pewnie jakieś oborniki tego w tym stylu rzeczy najprawdopodobniej. U mnie tak samo pewnie w pierwszym dniu. Bo to już sierpień będzie, więc to trzeba będzie już te pola przygotowywać i wszystko, bo no we wrześniu będą pewnie kolejne siewy. Jeszcze nie wiem co będę na jakim polu siał. No... że jest to początek serii, a ja od początku miałem taki zamysł, że jednak tutaj głównie będę na początku szedł w zboża głównie, bo w zboża no tutaj najlepiej będziemy się iść. Także, no nie wiem, no jęczmienia nie siałem, więc na pewno w tym sezonie zasieję jęczmień, myślę. Czekaj, gdzie ty to talerzówkę masz, bo ja nawet nie wiem. Z tyłu tam obok, jak jechałeś tam, pod drzewem takim. Czekaj, tam? No tam, musisz tym bokiem jeździć tam, to będziesz ją widzieć. Okej, kurde, dwóje co zatapować. I tam obok tych belów stoi. Widzę. No to kurde, tak postawił ten rozrzutnik i nie wiem, czy podjadę. Okej, kurde. Postawił ten rozrzutnik, tak. O. Dobra. No, jednak miałeś rację, do 60 to by tak średnio pasowała. No. Fajna to talerzówka. No, ja w tym sezonie pożyczam tą talerzówkę, pożyczam kosa, ale już na następny sezon na pewno będę chciał kupić talerzówkę, na pewno będę chciał kupić coś do wapna, no bo nie będę oczywiście co sezon tak pożyczać. Wiadomo, prasę mogę pożyczyć, bo to tam prasę to prasa, ale no kurde, ja takie rzeczy... nie może kostkującą, takie rzeczy to jednak wolę kurde mieć swoje. Także sami wiecie o co chodzi, także no... teraz pożyczam talerzówkę, ale na następny sezon już jakąś talerzówkę będę na pewno chciał sobie ogarnąć. A nie powiem ci. A jak nie pożyczasz, to ja mogę skorzystać przez swoją gospę? No możesz. Jeszcze ja już umiem tak to drogę. Nie ma problemu. A my to skręcamy. Tylko szkoda, że na jednym polu będę robił, no ale na innych polach nie będę talerzował, no bo tam jeszcze nie mam danego wapna, także nie ma. No mówiłem, że lepiej wygląda. Nie ma sensu. No. 60 km. To akurat prawda, no tylko wiesz, nie chcę też, żeby było tak, że cały odcinek robię jednym ciągnikiem, tak? Bo chciałem też, żeby była różnorodność, ale jednak no, są takie maszyny, gdzie by średnio pasowały do 60, na przykład ta pasuje do... A ten, dobra, teraz tak, bo ja muszę sobie tu ustawić, włączymy może jedną kreskę i trójkę. Czekaj. Zobaczymy, czy to będzie szło w ogóle. Ło! Ale idzie! Dobrze jeść, powiem. Ja jeździłem 10 na godzinę. No, tutaj widzę 8 na razie pod górę. Będzie to szło, ci powiem. Jest git. Dobra, no i będziemy sobie jechać 9 na godzinę. No, może być. Dobra, jedna kreska i trójka, jest git. Ale zajebisto robotę robi to. Ten leżuwa. No, kryje dobrze, jak na taką talerzówkę. No. No, jeszcze ci tak ładnie ją wymyło, ten deszcz padał dzisiaj, wymyło ci ładnie ją. Ładna talerzówka, czy powiem.
zadbana nawet. Nie jest jakaś porysowana, nie wiadomo jaka. Także tak jak mówię, to teraz pożyczam talerzówkę, ale na następny sezon na pewno już talerzówkę jakąś sobie zakupię. Używkę pewnie, no bo tutaj nowe rzeczy, to tam za dużo takich nowych rzeczy najprawdopodobniej nie będę kupywał, no bo... No nie wiem, kiedy my cokolwiek nowego tu kupujemy, na razie będziemy wszystko używkę kupywać. No, kurde, jak my mamy 70 odcinków na wieśniakach i dalej używki kupujemy, nawet kombajn kupiliśmy używkę. Ale to już była taka używka delikatna. Tak. No ale jakbyśmy chcieli nowy kupić ten kombajn, co kupiliśmy, no to tam byśmy zapłacili, nie wiem, 100 tysięcy? No, coś koło tego. A daliśmy 50, także... No jednak nowa używka, no to jest duża różnica, tak? No ale nowa, no to jednak nowa, tak? A taka używka, to zawsze może coś się popsuć, może tam się coś zwalić i w ogóle coś nie będzie działać. A, no ale wiecie, już lepiej zapłacić dwa razy mniej i w ogóle... Tylko czasami jest tak, że nie wiem, kupujesz ciągnik używany. Co prawda byś zapłacił dwa razy więcej za nówkę, ale ten stary ci się psuje i wydajesz tyle pieniędzy, że wychodzi na to, że tyle samo byś wydał na naprawę tego, jakbyś miał kupić nowy. No czasami tak wychodzi, nie? Na tej serii myślę, że też to będzie zachowane, fajnie tutaj będzie to wyglądało. Ało, także... Ja już mam pomysł, ja już mam w miarę maszyny znalezione po kolei, co chcę kupować. Także na pewno talerzówkę będę musiał wymienić, na pewno... Znaczy wymienić, kupić, bo ja nie mam talerzówki. Będę musiał kupić talerzóweczkę. No teraz, że tutaj tych pól też nie mamy tak dużo i tak dalej, no to w ten pierwszy sezon, bo wiecie, ten pierwszy sezon to jest taki sezon próbny, można powiedzieć, bo to jest dopiero początek serii i w ogóle my tutaj uczymy się tego precyzyjnego i tak dalej, więc tak naprawdę od dopiero nowego sezonu będzie już tak jakby to wszystko, wiecie, wyglądało lepiej, tak? Bo ten pierwszy sezon wygląda jak wygląda. Troszeczkę tak inaczej to sobie myślałem, że to wyjdzie, ale i tak moim zdaniem fajnie to wygląda. No i oczywiście jest wielka motywacja, bo to ile łapek zostawiacie, to jakie wyświetlenia są pod tą serię, to naprawdę aż szok, nie powiem, bo ja wiedziałem, że będą wyświetlenia, bo zawsze takie polskie serie u mnie były jednak oglądane lepiej. Ale no to ta seria to w ogóle już osiągnęła taki sukces, że to jest po prostu coś niesamowitego. My się bardzo cieszymy, my tu nagrywamy te odcinki, dzisiaj nagrywamy już drugi odcinek. Nie wiem kiedy go widzicie, bo no, chyba dopiero w poniedziałek? Ja mam piątek gdzieś. Czekaj. Na 5-11 coś tego. To jest coś takiego, nagrywamy to w piątek, ogólnie no będziemy mieli zapierdziel w następnym tygodniu, bo od nowego następnego tygodnia będziemy nagrywać odcinki na zapas, ponieważ ja 13 wyjeżdżam na wakacje. No i do tego 13 będę musiał ponagrywać, no ponad, no tam wiecie, na ponad tydzień będę musiał ponagrywać filmów, powrzucać. Także no będę miał zapierdziel. Trzeba będzie nagrać na ten tydzień jeszcze, który będziemy nagrywali, to jeszcze na dodatkowy jeden. No, także no będzie zapierdziel w następnym tygodniu, trzeba będzie dużo tych odcinków tutaj ponagrywać, ale na szczęście jakoś to, no przynajmniej się chce nam to nagrywać, tak? Mi się chce, ja lubię tą serię, to jest moja chyba ulubiona w chwili obecnej seria. Nie powiem. No, bo najmniej ogarniania. No też, no bo to zawsze na początku serii nie ma tych pól tak dużo, na przykład na M-Kriku porównać, no to na M-Kriku siedzę po te, na każdy odcinek po parę godzin się siedzi, żeby ogarnąć pola, tam przecież tyle hektarów co tam jest teraz, że to jest pasaka, nie? Ja też na starych jest to samo. Więc, a tutaj to wygląda właśnie pod tym względem lepiej, bo tu nie ma tego ogarniania tak dużo, nie ma tego, wiecie, zapierdzielu, boże, GPS-u przez przypadek włączyłem, chciałem się tylko oddalić. Więc, no tak to wygląda, o, chciałem tak zrobić, o, proszę bardzo. Także, no pod tym względem jest to moja ulubiona w chwili obecnej seria. Ja tak, kurde, zrobiłbym ankietę, jak wyjdzie już parę odcinków, tutaj powiedzmy z 10, to bym zrobił ankietę, jaka jest ulubiona seria. Znaczy ja obstałem, że wyjdzie ta, ale jestem ciekaw. Sam dam głosa, że ta. Jaka seria ten, najgorzej wygląda. Znaczy no teraz najgorzej M-Click zdecydowanie wypada. No ale M-Krik to już jest seria, która przecież trwa ponad 1,5 roku i w ogóle tam już są takie maszyny, że masakra. Tam już wchodzę w etap 400 konnych ciągników, więc to... I kudy będą jeździć. Tak, także to już tam jesteśmy nieźle
że tak to powiem, wzbogacenie, ale M-Click też się wyróżnia czymś takim, że na M-Clicku będę chciał tam wszystko przetestować, na przykład, nie wiem, winogrona i takie duperele i tak dalej. Na tej serii, no nie pobawimy się w takie rzeczy jak bawełna czy trzcina cukrowa na pewno, a tam takie rzeczy na pewno będę chciał porobić, więc to też są rzeczy, które wyróżniają tę serię, ale każda seria ma swój tutaj taki klimacik, który, nie powiem, ma swój tutaj urok i mega mi się tutaj to podoba. A masz mgłę włączoną? Co mam włączoną? Mam mgłę cały czas, od 12 se włączyłem i chmureczki, i mgłę se włączyłem. I wygląda to fajnie. Sąsiad, widzę, jedzie. Ty żeś wszystko już poprasował? No to bardzo dobrze. Jak żeś wszystko poprasował. Teraz tylko talerzóweczki, wapno. No, także, kurde, zrobiłbym sobie szczerze. Składajemy te wapno i to na wapno obornik to chyba nie bardzo, co? Tak, w sensie ja tam zatalerzuję i dam na to obornik. No tak, tylko mówię, że teraz przed talerzowaniem, że od razu na ten obornik, ale to chyba nie. Nie, to o talerzowaniu obornik się da. Jedna robota musi być, nie wiem, na przykład, jo. Że... To wiem jak zrobię. Zrobię tak, że teraz wapno na ściernisko, talerzówka, obornik, puk. No tak, i tak puk. Się będziemy robić. O, i wtedy na przykład jeszcze jakaś tam kultywacja po orce. Pod zboże nawóz rozsiewany, zależy jakie zboże. Ja tam nawozu raczej pod zboże nie rozsiewał, bo będzie obornik. I będzie, no tak, znaczy jak obornik będzie dany, to wtedy nie rozsiewamy, tak się umówiliśmy. No, ale tak się umówiliśmy, że jak będzie już obornik dany i tak jakby tam już trochę tego dane, tego azotu i tak dalej, no to wtedy nie musimy rozsiewać, nie? Ja mówię, że dajemy pod zboże nawóz wtedy, kiedy nie ma nic dane, żeby cokolwiek tutaj już było dane, tak? Ale już jak będzie obornik, no to wtedy nie będziemy musieli. Ciekawość, ile ty masz ton obornika? Z 10 nie mam dużo. Ja mam 10 coś, ja jestem ciekawy. Ale rozrzucę sobie obornik w tym sezonie. Ja przynajmniej na jednym polu, ale rozrzucę. I chyba rozrzucę sobie... Jeszcze nie wiem na jakim. Jaki skubany, co tyś hasło wymyślił? Co? Tyś na gospodce hasło ustawił. No a ja? A ja mówię, chcę dołączyć za źle obornika. Hasło, znaczy... Jak tam z Kamilosem byśmy nagrywali, to tam dałem hasło, żeby on tam zaraz czego nie porobił. Później ci powiem jakie to hasło, na odcinku nie będę mówił, bo za będzie jakie hasło wymyśliłem. Ja to znajdę hasło. Bo to nie jest 1-2-3 chyba. Cześć, weź spróbuj wpisać 1-2-3, może no 1-2-3. Nie, bo prawda. A, no to jest te co myślę, no także to ci później powiem jakie jest hasło. Także później ci powiem i tyle, tak. No, także ja w sumie kończę tutaj te talerzowanie. Myślę, że jak skończę talerzowanie, to będę kończył odcinek. Nie wiem w chwili obecnej ile mam minut, bo tam będzie cięcie jedno. Ja nawet nie włączyłem stopera, więc ale jeżeli odcinek będzie za krótki, no to trudno. Ale mi się wydaje, że 40 minutek, czy tam 30 parę powinno być i tak. Bo tu już chwilę jednak pierdzielę podczas tego talerzowania, trochę tego było. Nie powiem, wyszedł fajnie odcinek, mimo tego, że nie udało się... Tutaj mi tego ten. Oj, kończymy. Boże, tu paliwo się w 30 kończy. No proszę bardzo. Ogólnie mimo tego, że nie udało mi się tego zworkować tak jak chciałem do końca, to resztę rzeczy udało mi się fajnie zrobić. Także ja jestem szczerze mówiąc zadowolony, że tutaj to tak wygląda. Dobra, elegancko tutaj sobie talerzujemy. Tutaj trzeba te poprzeczniaki tylko zrobić i będzie. No kurde, 30, dawaj szybciej, 5 na godzinę do tyłu jedzie. Nasz Władek to jedzie 30, szybciej niż do przodu. Na wieśniaka. Dobra, ja muszę zacząć belek, raz, dwa, trzy. Okay, włączymy sobie jedną kreskę i trójkę, o. Dobra. Zdjęliście tak wygląda i te ścieżki dalej widać w ogóle. No i co to jest. Dobra, cofamy. No na jednej kresce cofam tylko 3. Także... Ile będziesz miał sąsiad belek? Czekaj. Bo już wszystko na tym polu ile było belek? To w sensie tu masz i gdzieś jeszcze, to ja ci policzę. Na tamtym polu, tym największym, było 6 belek. To tu masz 3 plus 5 to jest 8 i ile tam było? 6 było. I 6 to 14. I to no, koniec? 14 belek mam. Tu masz 14, ja mam 19. No bo wiesz, ja mam łąkę też jedną, tak? Więc no. Dlatego masz więcej zboża i słomy. No ale muszę mieć łąkę, bo to wiadomo trzeba ten. Trzeba mieć, bo tam krowy i w ogóle wszystko. Znaczy ogólnie też właśnie proposiana jest wiozłem siadą poza odcinkiem.
Tylko na poprzednim odcinku zapomniałem pokazać i... tylko... Nie ułożyłem go, muszę się przyznać, nie chciało mi się go układać. Będę musiał go jeszcze ułożyć, ale... Na szybkości, że ogarniam save'a, żeby to dzisiaj jeszcze nagrać i nie zdążyłem tego ułożyć po prostu. Ale w sumie mogę tam pokazać, wejść i pokazać jak to tam wygląda. Także no, dobra, ja sobie tutaj stanę to 30. Ale ci powiem, fajny odcinek wyszedł nawet. Mimo, że się wkurwiłem na początku przez to tutaj, no to fajny odcinek wyszedł. O tutaj mordo, gdzie ty tam żeś poleciał? Takie, a tu żeś tam rzucił, myślałem, że to za tego. Ja tu ten, to jest moja drabinę, zmienia, muszę wchodzić od boku. O, jak widzicie, ja tak pierdzielnąłem te belki, kostki, bo mnie jeszcze... Znaczy, no nie miałem czasu tego ułożyć, bo no musieliśmy coś szybko dzisiaj nagrać. Ale ułożę, będę miał czas, to ułożę. Na pewno, nie wiem czy w tym, no raczej w tym sezonie jeszcze jedną się na kosy, myślę, że będą, o Boże. Kurde, mi drabina... dobra, szybko schodzimy. O Boże, żeby kurde nie spaść. No, fajnie także... lewitujesz. Także tak to wygląda. Co, ja bardzo sąsiadowi dziękuję, że sąsiad nam te belki dzisiaj pozbierał i jeszcze pozbiera, to tutaj damy mu jakieś wynagrodzenie, żebyście nie pisali, że mi on tutaj za darmo robi, to damy sobie ten darm pięć. Przelejemy mu tutaj, masz tutaj z 500. O, proszę bardzo, nie będę dziadował. Ale ty bogaty, dziękuję. Nie będę dziadował, żeby nie było, że tutaj za darmo mi sąsiad robi. Będziemy sobie nawzajem pomagać i w ogóle wszystko, myślę, że będzie spoko. Także ja bardzo dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Kolejny odcinek u Dawida już, więc bardzo serdecznie zapraszam, więc trzymajcie się do kolejnego, na razie i cześć. Cześć.